Przekąski sylwestrowe powinny być łatwe, proste, szybkie w przygotowaniu. Ale ponieważ rozpoczynamy nowy rok, to też moim zdaniem powinniśmy zadbać o to, żeby ten nowy rok jakoś naznaczyć. Dobrze jest naznaczyć, jeśli chodzi o kuchnię, czymś ciekawym. Więc dzisiaj zadbam o to, żeby te przekąski były najpierw ciekawe, a później już będziecie sobie stopniować, w zależności od tego, jak kto z Was gotuje. Pierwsza z nich to bardzo prosta rzecz. Rolatki z bakłażana, grillowanego bakłażana idealnie sprawdzają się na każde przyjęcie. Kroję go wzdłuż. Na cienkie plastry. To, o czym warto pamiętać, moi drodzy, to bakłażana przed położeniem na patelnię dobrze jest posmarować oliwką i posmarować to właściwe słowo nawet za pomocą papierowego ręcznika. Takiego bakłażana przysmażonego z jednej i z drugiej strony mocno, a właśnie nawet taki przypalony troszkę, tym lepiej. On musi na tej patelni spędzić trochę czasu, żeby się właśnie dopiekł, bo później już nie będzie na to czasu i nie będziemy stosowali żadnej obróbki cieplnej. Ostatnia tura bakłażanów, a my możemy zająć się przygotowaniem farszu. Wylewam więc na patelnię odrobinę miodu. Poczekam, aż miód ładnie się rozpuści. Miód zaczyna karmelizować, do miodu więc szybko gruszka i doprawimy to skórką z cytryny. Trochę skórki, odrobinę soku, by gruszka się nie rozpadała. I to wszystko glazurujemy do momentu prawie całkowitego odparowania wody i miód z powrotem stworzy coś w rodzaju karmelowego sosu, w którym będzie otoczona gruszka. Kiedy to wszystko już odparowało, troszeczkę soku z cytryny. Przekładamy gruszkę na talerz, by ostygła. Chciałbym zrobić dobrą glazurę, glazurę do bakłażana. Zasada jest taka sama, czyli najpierw miód wymieszany z octem i to wszystko odparowujemy do konsystencji gęstego syropu. Na tę samą patelnię, na której przed chwilą prażyła się gruszka, twarożek kozi, bardzo aromatyczny, pachnący i do tego idealny do wszelkiego rodzaju roladek. Twarożek do miski. I teraz doprawiamy go wszystkimi pozostałymi składnikami. Na początek pistacje, pokruszone i drobno nawet posiekane. Odrobina na razie posiekanej rukoli, by było kolorowo. Jeżeli wam się wydaje, że potrzebny jest tutaj sól albo pieprz, to się grubo mylicie. W ogóle niech was nie korci, żeby ten sól i pieprz dodawać. Słony twarożek kozi, ale pachnąca rukola, pachnące orzechy i słodka gruszka. Pieszamy tylko pozostałe składniki i farsz gotowy. Gęsty, zawiesisty syrop. Taki jak ten tutaj, przelewamy go do miseczki, żeby nieco przestygł. No i kiedy syrop już troszeczkę ostygł, możemy wreszcie zawijać rolatki. Rolatki to banalna sprawa. Każdy kawałek bakłażana smarujemy syropem. Wykładamy farsz. No i teraz na każdy oczywiście kilka listków rukoli. Teraz każdy kawałek bakłażana zawijamy. Smarujemy z wierzchu odrobiną glazury balsamicznej, tak by doprawić bakłażana. I to wszystko, co musicie zrobić, żeby przygotować sobie jedną z sylwestrowych przekąsek. Wydajna, to jest jej największa zaleta. Ile byście nie zrobili, tyle na pewno zjedzą. Ale jeśli chodzi o bakłażana, z jednego. O, kilkanaście roladek. Tym razem propozycja, którą możecie przygotować dużo wcześniej, i ona wcale się nie dezaktualizuje, nie starzeje, jeżeli nawet jest przygotowana dzień wcześniej. Mus z wędzonej ryby. Zacznijmy od lekkiej konfitury, konfitury, którą możecie w ogóle przygotować sobie kilka dni nawet wcześniej. To są posiekane rodzynki. I te rodzynki chciałbym przesmażyć, a w zasadzie wygotować w czerwonym wytrawnym winie. Odrobina skórki cytryny. Czekamy aż wino odparuje, powstanie z tego rzeczywiście konsystencja konfitury. Teraz możemy zająć się przygotowaniem ryby. Płaty wędzonego pstrąga. Możecie kupić gotowe płaty, już wycięte, bez ości, wtedy ryzyko jest żadne. Wolę jednak, by wyciąć kawałki rywędzonej ryby z całej tuszy. Wszystkie składniki tak naprawdę trzeba wrzucić do miksera. Dobrze jest zmiksować najpierw samą rybę. Kiedy ryba już jest zmielona, dodajemy partiami. Niewielką ilość masła, mniej więcej w stosunku 500 g ryby wędzonej i 100 gramów masła. Czym mniej masła, tym lepiej, ale też niebezpieczeństwo i ryzyko, że mus nie będzie ładnie tężał, więc musicie to sobie pośrodkować, w zależności od tego, jak tłustą macie rybę albo jaki rodzaj ryby. Czy jest to makrela, rzeczywiście z całej tuszy, wtedy mniej masła, czy też jest to suchy, pstrąg, takie gotowe płaty. Doprawiam to wszystko odrobiną soli, pieprzu. Niewielką ilością soku z cytryny i odrobiną kwaśnej, gęstej śmietany. Miksujemy. Wygotowane rodzynki w winie teraz też zakwaszamy sokiem z cytryny i możemy już je wyłączyć. No i teraz dodajemy do musu i kapary, i suszone pomidory. Bierzemy folię i na tej folii rozkładamy mus. Zawijamy dosyć ścisło, ponieważ on zawiera stosunkowo dużo masła. Pod wpływem niskiej temperatury, jaka panuje w lodówce, po kilku godzinach ładnie stężej. To o tyle proste, że można go zrobić raz, schłodzić i wyjąć zawsze wtedy, kiedy spodziewacie się gości. Zabezpieczona każda rolatka w podwójną folię: to znaczy, najpierw zakręcamy folię, skręcamy mocno, a później jeszcze raz, po to, żeby się nie rozwinęła w trakcie chłodzenia. Twarde, takie właśnie powinny być. Wkładamy lodówki. No i teraz to musi tężeć, czyli zesztywnić. Tyle, ile też nie normalnie masło w lodówce. Czyli około 2-3 godzin. Ale mam przygotowane wcześniej. Zdejmujemy pierwszą warstwę folii. Kroimy. Tak naprawdę sposób formowania zależy od Was. Jak kroję na pół, by łatwiej było mi zdjąć folię. Sprawa wyłożenia czy też złożenia kanapeczek to naprawdę banał. Kilka kromek pumpernikla. Na to wykładamy konfiturę z rodzynek. Wygotowanych w czerwonym winie. Na każdy wykładamy odrobinę kwaśnej, gęstej śmietany. To idealny dodatek do ryby. No i teraz przekładamy mus. I tak naprawdę właśnie o to chodzi, moi drodzy, w zabawie sylwestrowej. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to wygląda skomplikowanie, że trzeba się napracować, ale to sylwester. Raz w roku chyba można przygotować coś eleganckiego. I wierzcie mi, z prostych składników w każdym domu można sobie zrobić. Sylwestrowe przyjęcie na miarę prawdziwej, sylwestrowej zabawy. Troszkę śmietany. Na każdy jeszcze mały kapar. Tak by zaznaczyć do końca, z czego zrobiliśmy wszystkie przekąski. I nic więcej. Mus z wędzonego pstrąga, pumpernikiel, konfitura z rodzynek. To tylko jedna z trzech propozycji. Tym razem przekąska, która jest chyba jedną z najprostszych jaką można sobie wyobrazić, wykorzystam do tego kabanosy. Wystarczy zawinąć takiego kabanosa w ciasto francuskie. Ciasto francuskie, które możemy kupić, gotowe. Rozwałkowane nieco cieniej, na grubość około 2–3 mm, możemy wreszcie posmarować rozmąconym jajem wymieszanym z mlekiem. Każdy kabanos możemy zawinąć tak, by tego ciasta było rzeczywiście sporo, zawinięte i dobrze sklejone. Kawałki ciasta razem z kabanosem układamy na blaszce z pergaminem. Chciałbym jednak pokazać Wam, że można jeszcze takie kabanosy owijać inaczej. Wykroimy paski. Takie właśnie zawinięte kabanosy należy włożyć po uformowaniu do lodówki. Idealnie też je nawet zamrozić. Znacznie ładniej to ciasto później wyrasta. Przed pieczeniem smarujemy rozmąconym jajem z mlekiem. Wkładamy to wszystko teraz do piekarnika. Temperatura. 200, 220 stopni Celsjusza i pieczemy około 15 minut, maksymalnie 15 minut. Ciasto powinno być rumiane. Chciałbym teraz przygotować sos, który będzie pasował idealnie do tego ciasta francuskiego i kabanosów. Musztardę przekładamy do miksera, dodajemy musztardę, miód i pokrojone suszone pomidory. I to wszystko doprawiam nadką pietruszki bardzo drobno posiekaną i odrobina soku z limonki. Po chwili mamy idealną musztardę, pachnącą suszonymi pomidorami. Do tego kolorowo przełożymy to wszystko do słoiczka, w którym to słoiczku spokojnie może sobie poczekać na kabanos. Pamiętajcie, by ciasto francuskie nie tylko upiec, ale też dobrze wysuszyć. Więc jeżeli z jakichś powodów szybko wam się zrumieni, zmniejszy się temperaturę i poczekajcie, aż zrobi się chrupiące. Kolejna przekąska, która może wam umilić zabawę sylwestrową. Gotowa tak naprawdę, moim zdaniem to jedna z tych prostszych, ale jeżeli chcecie wkroczyć w nowy rok nieco z przytupem, to macie też do wyboru dwie pozostałe.